Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Surowcami do produkcji sody, węglanu sodu, są tlenek węgla 4 otrzymywany przez prażenie wapnia oraz solanka, czyli wodny roztwór NaCl. Tlenek węgla 4 słabo rozpuszcza się w wodzie i w bardzo małym stopniu z nią reaguje. Dlatego w celu uzyskania odpowiednio dużego stężenia jonów wodorowęglanowych przed prowadzeniem CO2 solanka nasyca się amoniakiem. Aby uzyskać roztwór zasadowy, napisz w formie jonowej dwa równania reakcji, które przebiegają kolejno w tym roztworze. Ok, no to zaczynamy, że mamy amonu z wodą, no to będzie amoniak plus woda, no i to nam się tworzy hydrat. Mamy NH 3 razy H2O. I teraz tu, gdzie w formie jonowej, tu się nie dało, ale tu jak najbardziej się da, powstanie jodu wodorowęglanowego, no to mamy tak. Na, najpierw sobie zapiszemy to, jak to jest. NaCl, wartościowości. Następnie NH3 H2O i tutaj mamy w końcu te CO2. Tworzy nam się tutaj HCO3Na plus NH4Cl. Teraz tu mamy 1. Przypominam, że to jest anion, bo metal jest kationem. A tutaj tak. No to zaczynamy. I to nie jest, tego nie zapisujecie, dopiero to, bo ma być w formie jonowej. Na plus Cl minus plus to zostawiamy. To również. Natomiast tutaj HCO3 jest anionem, bo tak wygląda ta sól. Hop. A tutaj NH4 jest plus Cl minus. I mamy tutaj jon wodorowęglanowy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.